Cześć kochani, mam dzisiaj dla was materiał, na który czekacie już od dawna, pytacie o niego w komentarzach i w końcu jest druga część testu wytrzymałościowego dysków SSD. Zanim przejdziemy do benchmarków, kilka słów wyjaśnienia, dlaczego tak długo musieliście czekać na drugą część tego materiału. Otóż, tak jak zapowiedziałem to w pierwszej, benchmarki powtarzałem co 25 zapisanych terabajtów na naszych dyskach, które siedzą w tej oto tutaj maszynce. No i co się okazało? Po pierwszej partii zapisanych danych nie było absolutnie żadnych zmian w wydajności naszych dysków. Przy 50 terabajtach tak samo, przy 75 również. No więc materiał byłby odrobinę nudnawy. No i przetrzymałem was więc do 100 terabajtów zapisanych. No i już przy tym progu mamy pierwszą ofiarę. Tak dla przypomnienia, mamy tutaj 5 dysków, w tym jednostki Goodram, Lighton, Transcend, Kingston oraz Adata. No i ciekaw jestem, czy zgadniecie, który dysk zaczął szwankować. Ja poczekam chwilę, a wy napiszcie w komentarzach wasze typy. No, czekam. Już? No dobra, to jedziemy dalej. No i zobaczcie, Goodram praktycznie bez zmian, może jechać dalej, 100 zapisanych terabajtów, nie robi na nim wrażenia. Wyniki są z programu ASSSD, bardzo fajny program do benchmarkowania, który poza tym, że benchmarkuje, pokazuje przy okazji, czy wszystko jest ok z konfiguracją dysku. Kolejny dysk, Lighton, no i tutaj też bez zmian, nic się nie dzieje. No i przechodzimy do Transcenda, no i tutaj niestety pojawiły się problemy. Zobaczcie, co się dzieje. Prędkość zapisu spadła do 16 MB na sekundę. Tutaj sekwencyjny, próbki 4K, 13,79 MB na sekundę. No i mamy naszą ofiarę, dysk Transcend 230S. Niestety prędkość zapisu bardzo mocno kuleje. On działa nadal, pokażę wam teraz, jak to przekłada się na codzienne użytkowanie. Mam tutaj pendrive podpięty, jest na nim 2-terabajtowy plik wideo, który skopiuję i wrzucę na nasz dysk Transcend, to jest dysk G. Proszę bardzo. Kopiujemy, no i zobaczcie, co się dzieje. Ja go kopiowałem już przed chwilą, no i tutaj ta część jakby zapamiętała się w pamięci podręcznej, no i zobaczcie, co dzieje się dalej. 11-12 MB na sekundę. No niestety, nie tak to powinno wyglądać. Zaraz wrzucimy ten plik na jakiś inny dysk, na Goodrama na przykład, i zobaczycie, jak to szybko powinno się kopiować. Pyk, no i leci. Proszę bardzo, 400, 350, no właśnie tak to powinno wyglądać, a niestety Transcend zaczyna padać. Jeszcze wrzucimy na inny dysk, na Lightona. Proszę bardzo, 300, 400. Tutaj działa tak, jak powinno działać. Co jeszcze mamy? Kingston. Na Kingstona też sobie wrzucimy. No i leci tak, jak powinno. A data jeszcze na koniec. No i a data to samo. No tutaj troszkę mamy spadki. O, a data czyżby zaczęła kuleć też? Zaraz zrobimy dodatkowe benchmarki, ale przedstawię wam jeszcze resztę wyników. Tak jak mówiłem, Transcend niestety kuleje, jedziemy dalej. Kingston bezproblemowo zachowuje swoje właściwości i jedzie dalej. No i Adata tak samo, chociaż teraz przy tym teście kopiowania pliku z pendrive'a zauważyłem, że były jakieś drobne spadki prędkości zapisu, także przeprowadzimy jeszcze raz jakiś benchmark. Tu jeszcze zobaczcie, jest wynik tego Transcenda za to. No, na całej długości testu prędkości zapisu są po prostu fatalne. No przykro mi to stwierdzić, no ale Transcend się nie popisał. A teraz zobaczymy jeszcze tę Adatę. Puścimy sobie Adata, to był ostatni dysk, zdaje się, i J to jest mój pendrive. No i leci Adata. Zaraz zobaczymy, czy Adata ma jakieś problemy. No dobra, to sobie leci. Nie będę was tym zanudzał, pokażę wam za moment, jak się skończy. A tymczasem powiem wam jeszcze, że tego Transcenda testowałem też oddzielnie. Wyjąłem go oczywiście z tej maszynki,
żeby sprawdzić, czy to nie jakiś przypadek, czy nie wina portu. Przepinałem z innego portu, używałem różnych kabli, na różnych komputerach testowałem ten dysk, no i niestety w każdym przypadku ta prędkość zapisu kulała. Także Transcend, tak jak zapowiedział, że do zachowania gwarancji można na dysku zapisać 90 TB danych, dotrzymał słowa. No a teraz zobaczymy już, co się dzieje z ADATą. No i zobaczcie, wyniki są w porządku. Tutaj jakiś drobny spadek, ale to podejrzewam, że temperatura. Generalnie nie ma problemów z żadnym z dysków poza Transcendem. No i teraz, co to dla nas znaczy? Generalnie, żeby zapisać 100 terabajtów danych na dysku, potrzeba naprawdę dużo czasu. Tak dla przykładu posłużę się swoim dyskiem. Mam 512-gigabajtowy dysk Plextora w swoim komputerze, który służy mi do edycji materiałów. Od 2 lat mniej więcej z tego dysku korzystam i wrzucam tam non-stop dosyć duże ilości danych, no bo surowy materiał wideo wymaga dosyć dużej powierzchni dyskowej. No i do tej pory przez te 2 lata zapisałem 6 terabajtów. To jest naprawdę niedużo. No i w takim codziennym użytkowaniu to zapisanie 100 terabajtów danych to jest naprawdę kupa czasu i podejrzewam, że większość użytkowników do takich wartości w ogóle nie dojdzie. Więc nie chciałbym, żeby tutaj wniosek był taki, że Transcend robi słabe dyski czy coś w tym stylu. No nie, dysk działa nadal, no i będzie testowany dalej zresztą jak wszystkie inne. Jeszcze dodam, że zrobiłem też test, jeśli chodzi o utratę danych, tam parę osób pytało o to, żeby odłączyć zasilanie i zobaczyć, czy dyski nasze stracą zapisane na nich dane. Nic takiego nie miało miejsca. No i co, tak jak mówiłem, będziemy dyski testować dalej i zobaczymy, który pierwszy umrze. Mamy już pierwszego rannego, piszcie w komentarzach, jakie są wasze typy. To wcale nie musi być Transcend. No i na dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że warto było poczekać na ten materiał. Na kolejny podejrzewam, że będzie trzeba poczekać jeszcze trochę dłużej. Chciałbym jednak przetrzymać tę produkcję tego wideo do momentu, w którym któryś z dysków padnie. No ale też, jeśli pojawią się jakieś wyraźne zmiany w prędkości czy wydajności naszych dysków, to też zrobimy z tego wideo, no i będziemy was informować o biegu wydarzeń. A póki co, dziękuję wam już za oglądanie, widzimy się niebawem, do następnego. That's